Na tej lekcji powiemy sobie o jeszcze innych obiektach skrzywych, czyli mówimy o obiektach typu curly i obiekty typu noc. Jak widać, też jest ich trochę, aczkolwiek zasada ich działania jest nieco inna od tych, które tutaj mieliśmy już okazję poznawać na innych zajęciach. Więc ja oczywiście usunę sobie tą kostkę i wstawię z tych krzywych ten curly curve, tak się to nazywa. Czyli to są takie, jak widać, krzywe ozdobne, czyli do takich okuć jakieś, gdyby ktoś jakieś ogrodzenia robił czy coś w tym rodzaju, to mogą być takie elementy konstrukcyjne, które możemy sobie do tego wykorzystać. Oczywiście mamy tutaj również panel ustawień. Jak widać, ten panel ustawień pozwala nam na kilka ciekawych rozwiązań. Mianowicie mamy typ do wyboru, tak? W presetach nie ma nic, jak przeważnie. No i typ mamy na przykład tego typu kształt, taki. Czyli mamy tutaj kilka różnych takich kształtów, które właśnie mogą być elementami dekoracyjnymi. Jest tutaj tych kształtów 10 do wyboru. Oczywiście każdy z tych kształtów możemy zmieniać ich skalę, zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Można też ustawić projekcję oprócz dwuwymiarowej na trójwymiarową. No i właściwie oczywiście w tych ustawieniach możemy zwiększyć temu grubość, czyli dodać geometrię i te wszystkie inne rzeczy z tym związane. Czyli to są krzywe takie dekoracyjne, tak? No dobra, powiedzmy, że dodajmy def, głębie i już mamy właśnie na przykład taki element, nie? Może być jakaś krata i takie ozdobniki. To bardziej do takich rzeczy konstrukcyjnych świetnie się może to nadawać. Co jeszcze, jeśli chodzi o te krzywe? Tutaj oczywiście są narzędzia, narzędzie typu draw. Draw pozwala nam na rysowanie krzywych. To jest dość ciekawą rzeczą. Jeśli tutaj mamy już ustawiony jakiś parametr geometrii, to automatycznie możemy sobie odręcznie tą krzywą narysować. Ja oczywiście przy omawianiu krzywych o tym nie mówiłem, ale jest teraz okazja, więc sobie też o tym powiemy. Czyli jak widzimy, możemy sami sobie narysować dowolną krzywą o dowolnym kształcie, co działa bardzo, bardzo dobrze. Następna rzecz to jest extrude, czyli rozciąganie. No to już w tym momencie, jeśli chcemy z extrude korzystać, no to naturalnie jesteśmy w trybie i sobie wyciągamy, tak, od punktu do punktu. No, jak na razie widać, że to się dzieje w liniach prostych, ale możemy zaznaczyć inny punkt, prawda, i rozciągać, no tak trochę klawiszem G można przesunąć i w tym momencie możemy sobie, tak jak widać, dodawać tę krzywę, chociażby w ten sposób, tak, czyli można wymusić klawiszem G przesunąć, można wymusić to w taki sposób, aby no, wychodziło tak jakby z jednego elementu. A czy to dobre jest rozwiązanie? No nie do końca, bo jeśli tak pociągniemy stąd, to gdzieś musi to zakończyć, prawda? Także lepiej jest ciągnąć to po prostu do ostatniego punktu. Dobrze, co jeszcze tutaj takiego ciekawego mamy? Kolejna to jest Radius. Radius pozwala nam na to, że właśnie mamy możliwość wpływania w danym punkcie na szerokość naszej krzywej. I to robimy oczywiście bez konieczności ustawiania tutaj taper, czy też obiekt i tak dalej. Także tutaj w sumie mamy takie dosyć też fajne narzędzie, które pozwala nam zmienić grubość w zależności od punktu. Naturalnie możemy też zrobić to do kilku zaznaczonych punktów i od razu zastosować to do wielu punktów naraz. Bardzo ciekawa opcja, która w wielu przypadkach może się przydać, albo na przykład tutaj w tym miejscu można na przykład zwęzić, tak? Czyli powiedzmy zrobić, że końcówki tego naszego kształtu będą po prostu ściśnięte niemalże do zera, co jest bardzo przydatnym rozwiązanie. Co jeszcze tutaj mamy z takich rzeczy? Tilt, czyli jeśli wybierzemy tryb tiltowania, no to jak będziemy może kręcić, to wtedy widać, co się dzieje, tak? Czyli ten efekt zakręcania.
w jedną, w drugą stronę. Oczywiście to dopiero widać. Dopiero, może ja tu wycofam, to dopiero widać, gdy damy sobie ekstrud, bo przy tego typu zniekształceniu, gdzie akurat przekrój jest okrężny, no zadziałało to na cały, tak? Ale to chcę pokazać, jak ten tilt wygląda, nie? Czyli możemy sobie zakręcić. Okay? Oczywiście jakość tego, no to czym trzeba zmienić? Parametrem preview, nie? Czyli tutaj musimy zwiększyć, aby ta jakość była, no to już musimy dość sporo powiększyć. Maksymalnie 64. No i wtedy ten efekt wygląda w ten sposób. I można sobie, prawda, to odwijać, zawijać. Do kilku punktów naraz można to też zastosować. Także jak najbardziej warto z tego skorzystać. Kolejna rzecz to mamy tutaj pochylanie, tak? Tutaj te obiekty, tutaj jeszcze jest ewentualnie ekstrud, tu kursor, czyli ekstrudowanie do kursora jest na przykład, prawda? Czyli to działa w ten sposób, że jeśli złapiemy za punkt, oto on tak jakby tworzy nam do naszego kursora, oczywiście myszki, naszego kursora myszki, czyli gdzie kliknę, to on tam mi doda dodatkowe segmenty. Ale tak jak już mówiłem, że nie jest to dobrze robić od środka obiektu, tylko jak już to do końca. Shear, czyli jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam na jeszcze dodatkowo zniekształcenie, chociaż nie wiem, czy tutaj akurat będzie to widać przy tym, bo tutaj niespecjalnie to widać, ale może dlatego, że to, no zobaczmy, czy do dwóch punktów chociaż to zadziała, czyli takie zakrzywianie, ale jakoś nie mogę, o jest, dobra, działa, w tej płaszczyźnie, zależy w której płaszczyźnie, trzeba to zrobić, czyli w płaszczyźnie poziomej zadziała, w pionowej też zadziała, więc, ale akurat ta część, która jest tutaj górnym elementem nie będzie działać, tak? Te będą działać, czyli te jeszcze dodatkowo możemy zastosować efekt wyginania, tak? No i jeszcze mamy ostatni tryb randomizacji. Randomizacja polega na tym, że no, jeśli zaznaczymy sobie, powiedzmy, że zaznaczę sobie jeszcze jakieś punkty i teraz mamy tą randomizację, no to wtedy on będzie nam zmieniał po prostu nie tylko grubość, ale również będzie nam zmieniał pochylenie, tak? Czyli całkowicie pokrzywimy sobie to. Czyli to są takie dodatkowe opcje, które również posiadają narzędzia krzywych, o których do tej pory nie wspominałem, więc w tym odcinku o tym mówię, że jak najbardziej można też z tego skorzystać. Dobrze, czyli już wiemy, jak działają te krzywe typu właśnie curly. No i przejdziemy do noców, tak? I mamy torus noc plus, tak? Torus noc plus. Dlaczego plus? No bo to jest jakaś taka wersja, prawda, zupgradeowana, nie? Czyli popatrzmy, jak to wygląda. Mamy tutaj widoczne, tutaj jakieś presety mamy i proszę zobaczyć, że presety już są takie wbudowane pewne rzeczy, tak? Czyli wbieramy. Oj, proszę bardzo, jaka ładna kula, prawda? Przejrzyjmy sobie te presety, które tutaj mam do dyspozycji. 7 na 6. Czyli mamy coś takiego. Dalej mamy 9 na 9 jeszcze w kolorach, w różnych kolorach. To jest dopiero niezłe, tak? Oczywiście te kolory są jak najbardziej renderowane. Mamy kolory, mamy coil, czyli takie bardziej linka metalowa. Tak mniej więcej wygląda. Dalej mamy flower mesh, czyli takie obiekty, które mogą być podstawką, no nie wiem, pod kubek na przykład, czy coś w tym rodzaju. Są takie. Można zakupić, może nie tego kształtu, ale generalnie podobne, tak? Tutaj mamy taką kolorową, takiego torusa kolorowego. Jak widać, tutaj tych ustawień jest sporo, nie? Tutaj mamy, to było, które? Slinky, tak? A teraz snowflakes, czyli taka znowu element płaski. Ale w formie takiej jakby no, płatka śniegu, tak? Sun, czyli w formie takiego słoneczka, a triple DNA, czyli potrójne DNA, też bardzo ciekawie to wygląda.
No i oczywiście mamy jeszcze wicker basket, czyli obiekt, który przypomina swoim kształtem kosz. Naturalnie my mamy możliwość wpływania na to, co się będzie z tymi obiektami działo, tak? Tu mamy extra options, jak wyłączymy extra options, no to wtedy, jak widać, coś się zmieniło z naszym obiektem, tak? Czyli pewnych rzeczy po prostu nie ma. Jak się tak przyjrzymy, to ekstra opcje dodają nam tutaj dodatkowe parametry. I co mamy? Resolution, czyli od tej rozdzielczości będzie też zależeć, jak ten obiekt będzie generowany. On praktycznie jest za każdym razem generowany w zupełnie inny sposób, więc jak widać, naprawdę można zrobić tu przeróżne kształty. Tu mamy parametry spins, czyli jeszcze można zwiększać ilość tych takich pociągnięć. Multiple links jeszcze tutaj mamy. Także przy tym obiekcie, jak widać, no, tak to wygląda. Ja może oczywiście w trybie, to wszystko się dzieje w trybie edycyjnym, nie? Dobrze, ja może od nowa wstawię. Zobaczymy, czy on będzie pamiętał te moje rzeczy, czy też już nie. A jednak pamięta, tak? Ten pierwszy to był chyba, nie wiem, tutaj był jakiś tam pierwszy. Dajmy ten 7 na 6, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Czyli mamy ilość, rozdzielczość, czyli rozdzielczość tak naprawdę będzie nam dodawać poszczególne elementy do naszego obiektu, prawda? Czyli od tego zależy, jak dużo tych zwojów będziemy tutaj mieć. Jak damy całkowicie na 1, to mamy tylko coś takiego, tak? Spins to jest właśnie ten parametr, który określa nam, jeśli damy na 1, to po prostu mamy krzywe kółko, nie? Tak jakbyśmy rowerem wjechali w ścianę, powiedzmy, nie? No, z tego widoku wygląda dobrze, ale jednak na boki jest pokrzywione. Więc tutaj będziemy zwiększać ilość tych takich, no można powiedzieć, poprzecznych zakrętasów, nie? Tych, powiedzmy, ramion gwiazdy, no jak inaczej, nie wiem jak to nazwać, a tym parametrem będziemy je splatać, w zależności od tego, ile chcemy mieć tych segmentów dodatkowych. Mamy tu multiple links, to oznacza, że wtedy on powiela nam te elementy. No i mamy my radius i minor radius, czyli otwór w środku i na zewnątrz, tak? Czyli jak widzimy, są tutaj takie możliwości. Oczywiście też mamy w drugą stronę, ale generalnie i tak wszystko chodzi tutaj o to, żeby zmienić sobie promień tego obiektu. Kolejna rzecz poniżej, a włączymy jeszcze ekstra opcje i tutaj właśnie się zaczyna zabawa, bo tutaj już mamy tak zwane mnożniki i te mnożniki będą nam robić już praktycznie zupełnie inne kształty, czyli zarówno mamy powielenie, mnożnik do powielenia, prawda, samych zwojów i mnożnik również do powielania w drugą stronę, tak, także jeśli różnice są między jednym a drugim parametrem, możemy uzyskać różne obważanki, tak? Faza to jest przesunięcie, nic więcej. Spin faza, no też mamy jakieś tam przesunięcie względem tam jakiegoś swojego punktu zerowego, można tak powiedzieć. Dobra, idźmy dalej, co tutaj mamy. Skala, no to wiadomo, wysokość, czyli wysokością możemy właśnie stworzyć albo obiekty koszykowe, albo obiekty rozetowe, tak? Rozetowe, czy też obiekty, które będą torusowe, a jak damy całkowicie na płasko, no to będziemy robić takie obiekty, powiedzmy, podstawki słomiane, tak, bo pod na przykład kubek. Dobra, idźmy dalej. Tu mamy oczywiście obiekt tworzony z krzywych Beziera. Tu, jeśli wybierzemy, to mamy tworzony z krzywych typu NURBS, a tu z krzywych typu Pauli. Czyli z krzywych typu Pauli to widzimy, że wszystko mamy kanciaste. Mamy te możliwości i tak dalej. Poniżej mamy też włączoną opcję, która nazywa się Adaptive Resolution, czyli rozdzielczość adaptowana. No dobrze, żeby ona była włączona. Wtedy w zależności od tego, jaka gęstość będzie w niektórych miejscach, to będzie mniej podziałów, a w niektórych więcej. Jeśli wyłączymy tę opcję, to wszędzie będzie jednakowa ilość segmentów, co czasami może być nieco, że tak powiem, w niektórych miejscach za dużo punktów może się pojawić. Tak, a tu oczywiście
zwiększamy rozdzielczość, czyli jakość tego naszego obiektu. Surface, czyli powierzchnia, albo można, jeśli wyłączymy powierzchnię, no to mamy obiekt jako obiekt nierenderowalny, czyli na zasadzie widocznej tylko i wyłącznie siatki krzywych, nic więcej, tak? A tutaj dodajemy sobie właśnie parametr, który pozwala nam na utworzenie grubości tego elementu. Mamy bevel resolution, czyli bevel resolution to jest rozdzielczość przekroju, więc oczywiście jak będziemy to zmieniać, to naturalnie poprawiać się będzie ta jakość. Może ja trochę height podniosę, tą wysokość, żeby było pewne rzeczy lepiej widać. No i tutaj mamy właśnie segment resolution, tak, to już było wiadomo. No i tu mamy bevel resolution, okay, czyli tutaj właśnie trochę ładniejszy jest ten kształt. Extrude, czyli możemy zrobić oczywiście obiekty, które niekoniecznie w przekroju mają okrąg, tylko w tym momencie mają jakiś taki owal, powiedzmy, czy coś w tym rodzaju. No też jeśli za dużo damy tych punktów, no to widzimy, że się tak dziwnie niekiedy te rzeczy zaczynają glitchować, jeśli jest ich za dużo, a to jest wina tego, że jest albo za dużo spinów, albo za dużo tego multipier, tak? Także tutaj w zależności od tego, czego jest za dużo, no teraz jak już ustawiłem tutaj znacznie niżej, no to już teraz już nic się nam nie glitchuje, no, no już teraz jest w porządku. Dlatego też trzeba dopasowywać, żeby nie przesadzać, bo jak się pokrywają te linie ze sobą, to też nie jest to niezbyt dobrze będzie to wyglądało, tak? Czyli mamy extrude offset, czyli mamy przesunięcie względem krzywych bazowych, więc też można jeszcze wpływać na to, jak to będzie wyglądało. Zresztą znamy te narzędzia chociażby z tego miejsca. Tu też mieliśmy offset, extrude, mamy głębie, czyli to wszystko również jest w tym miejscu. Z tym, że te parametry nie są to same z tymi, żeby była jasność. Use colors, jeśli włączymy, no to wtedy on używa kolorów, czyli dodaje nam automatycznie kolory. Możemy dać randomize colors, czyli on za każdym razem będzie dodawał inne kolory. Parametrem saturacji możemy sobie zmienić te kolory, różnie nasycać. Oczywiście, no tu mamy dwa kolory widoczne. Dlaczego? No bo mamy multipier na jeden. Jak damy więcej, no to wtedy może się pojawić więcej kolorów, więc jak tych spinów zaczniemy zwiększać i tak dalej, no to tych kolorów może pojawić się w pewnym momencie więcej. Tak, tutaj już mamy tego typu kształt, no też ciekawie. Tutaj można color set, mamy rainbow, czyli tęcza, albo właśnie losowość, randomizacja, saturacja. Więc tutaj kolory sobie możemy dopasować, tak? Zwiększę tutaj o, wysokość coś tam tego, jak zacznie się tutaj dodawać tych różnych rzeczy więcej. No, tylko to są takie nieprzewidywalne, nie? Rainbow. I wtedy można te kolory sobie w jakiś sposób podobierać. Czy jest coś w materiałach? Oczywiście, że jest, bo tu w materiałach, jak widzimy, mamy dwa typy kolorów. Ale gdyby ktoś chciał, można dać trzeci slot. Tylko pytanie, do czego, zobaczmy, select, tak? Czyli jak widzimy, do tych linii jest ten kolor przypisany, tam deselect, a ten kolor jest przypisany do tych drugich, nie? Do tych drugich, więc też możemy sobie dodać kolejne elementy, kolejne sloty, no i przypisać do innych, powiedzmy, krzywych, do innych krawędzi. No, zresztą zróbmy eksperyment. Dodam sobie kolor nowy, jakiś powiedzmy, niech będzie czerwony. Mam czerwony kolor, no i dajmy na to, że zaznaczę sobie jakieś tam punkty. Tak, tylko tutaj sobie wezmę, jeśli chcemy punkty sobie zaznaczyć przynależące do tego, to z kontrolem i plusem na klawiaturze numerycznej i powiedzmy zaznaczę sobie tyle i dam assign, tak. Sign. No i wtedy zastosował ten kolor do tych akurat krzywych, nie? Do tych krzywych. Use notes można jeszcze włączyć. Tu mam kolor akurat biały był, więc teraz wymuszę czerwony. I proszę bardzo, można wymienić kolory? Można, tak? Zobaczmy tutaj. Teraz dam deselect, tych wezmę select, prawda? O, ten gdzieś się już odłączył, więc bazowy kolor już tutaj dla tych nie działa.
Więc jak tutaj dam do tego assign, to wszystkie zmieni. Czyli wystarczy jeden punkt zaznaczyć i to działa do wszystkiego. No nie da się zrobić, bo tak, przecież to jest jeden obiekt, więc się rzeczy nie zrobimy tutaj do, muszą być osobne, że tak powiem, zwoje. Czyli trzeba by jeszcze dodać więcej takich zwojów i te kolory można by było sobie wtedy zmieniać. No dobrze, ale przez to straciłem obiekt, ustawienia do tego obiektu, więc znowu muszę wybrać sobie. On pamięta to wszystko. Dobra, omówmy teraz do końca te jeszcze rzeczy, które tutaj mamy do dyspozycji. Pokaż w trybie edycyjnym, czyli obiekt jest widoczny w trybie edycyjnym, bo widoczne są te, prawda, krzywe. Natomiast jeśli wyłączymy tą opcję, to będziemy działać. Oczywiście będziemy modyfikować ten obiekt, ale w trybie obiektowym, tak? No i każda modyfikacja za każdym razem będzie nam zmieniać kolorystykę tego obiektu, co jest nawet niezłym rozwiązaniem. I tutaj w tym momencie, jak widzimy, tak to działa. Tak, mamy jeszcze rotacje, ale to są rotacje, jak widać, globalne, a nie na obiekt działający. Czyli mamy tutaj wartości również w drugą stronę, czyli te strzałki oznaczają odwrócenie. Odwrócenie tak jakby kierunku, nie? Tego wszystkiego. I tak wyglądają torus noty plus, tak? To się dlatego plus nazywa, bo mamy tutaj dużo możliwości. Dobrze, zobaczmy co, chociaż w sumie z drugiej strony po co wyrzucać, ja ten obiekt może sobie gdzieś tam odstawię, niech on sobie tam gdzieś będzie. I tutaj dodamy sobie z tych notów kolejne. Celtic Links, tak? No właśnie, Celtic Links, jak widać, jest niedostępne, nie działa. Jak działa Celtic Links? Otóż do tego nam jest potrzebny obiekt jakiś. Więc dodajmy sobie obiekt na przykład małpki. Dodam sobie małpkę. Ja sobie ją, tą małpkę wygładzę. I teraz przechodzimy do notów i Celtic Links jest teraz dostępny. Klikam i proszę zobaczyć, co się stało. Nasza mapka wygląda tak, jakby była w takim obiekcie siatkowym. Przypomina to trochę siatkę do kosza albo siatkę na piłki, w której akurat mieści się nasza mapka. Co my tutaj możemy ustawić w tym obiekcie? Tak? Tutaj mamy automatycznie aligned. To jest dopasowane. Dopasowane polega na tym, że on będzie sobie grubości dopasowywał do gęstości siatki. No i tutaj mamy wave up, czyli popatrzcie, co można jeszcze z tym zrobić. Można jeszcze zrobić tak zwany efekt takiego zaginania na przemian. No jest to bardzo, bardzo grube, ale zaraz sobie oczywiście też z tym poradzimy. Wave down to samo, crossing angle, czyli mamy kąt jeszcze dodatkowo zakrzywiania, siła zakrzywiania, czyli można zrobić takie bardziej zaokrąglone lub też nie. Zaczyna to trochę przypominać, jakby ta małpka glizdy ją opanowały, ale tutaj w tym miejscu widać, gdzie są, że tak powiem, powierzchnie duże, to widać, co tak naprawdę się dzieje, tak? W jaki sposób możemy wpływać na kształt tego naszego, tej naszej siatki. Więc tutaj jest naprawdę w czym wybierać. I tutaj naprawdę można fajne rzeczy zrobić, tak? Tutaj można te kąty pozmieniać, można właśnie zrobić, że bardziej, mniej zagięte są, czyli do takich ogrodzeń siatkowych świetnie to narzędzie, a tu jest ta grubość, tak? Więc jak jest coś za grube, oczywiście ja proponuję to z shiftem robić, bo wtedy mamy trochę lepszą kontrolę i tutaj oczywiście grubość można tego zmienić. Proszę bardzo, ja to przesunę teraz. To jest zupełnie osobny obiekt, tak? W trybie edycyjnym. Tu jest małpka, tutaj obiekt w tym trybie edycyjnym, to jak widać jest stworzony z krzywych. To jest wszystko zrobione z krzywych. No siatka jest po prostu masakryczna, jak widać. Jeśli chodzi o ten obiekt, ale on nam to zrobił od razu. No i teraz, gdyby ktoś chciał na przykład zrobić ogrodzenie, no to jaki problem? Tutaj małpkę sobie wyrzucę, wstawimy obiekt, który jest obiektem typu grid po prostu. Wstawiamy grida. Podzielę sobie tego grida, no niech będzie 30 na 30. Ok. Rozmiar niech będzie 4 metry. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Czyli tak wygląda nasz obiekt w tym miejscu. No i można by z tego zrobić taką
jakby siatkę, nie? Taką siatkę ogrodzeniową. Akurat tu jest taka prosta ta siatka. No tutaj by trzeba było, jakbyśmy chcieli zrobić rąby, to by trzeba było zastosować funkcję edycji krawędzi mesha, ale to jest zupełnie inna historia. Więc tak głęboko na razie nie będziemy. Zrobimy do tego, co jest. No i teraz zastosujemy do tego właśnie Celtic Links, tak? Ok, proszę. On już od razu, tylko tyle, że on pamięta te moje parametry poprzednie, więc mamy dopasowane wavy, tak? No dobra, dajmy tutaj, jeśli damy na 0, no to będzie na płaszczyźnie, tak? Powiedzmy, że tutaj mamy te różne historie. Mamy tak, 40, to on automatycznie nam tutaj robi już ten kąt, który nam tutaj trzeba, jest 45 stopni, prawda, czyli te rąby nam tworzy. No i teraz od nas zależy, co my z tym chcemy zrobić, tak? Crossing strength, czyli siła oczywiście zaginania, tak? Jeśli damy na 0, to mamy siatkę, która wygląda prosto, tak? To mamy siatkę, która wygląda prosto. I teraz mamy tutaj oczywiście parametr bewelowania, czyli grubości tej siatki, i dodatkowo parametrem wave up możemy sobie właśnie, no zobaczmy, czy ok, dobra, tutaj już nam to wyszło. Way down to jest w dół, czyli w drugą stronę, więc raczej to trzeba tak zrobić, żeby nam to dopasowało, złączyło się mniej więcej. Crossing strength to jest właśnie siła jeszcze dodatkowo tego zakrzywiania, gdybyśmy chcieli zrobić. No, jeśli nie chcemy, to dajemy wartość 0. Mamy crossing angle, czyli kąt. No ten kąt akurat w tym momencie nie zadziała, bo jest to ustawione na... nie mamy tego parametru crossing strength. To przy crossing strength jest to widoczne, tak? I wtedy taką siatkę, gdzie sploty się wymijają ze sobą, możemy właśnie przy pomocy tego narzędzia zrobić. Bardzo szybko. Co jest bardzo wygodne. Proszę bardzo. To już jest gotowe, tak? Oczywiście... Jeśli ktoś by chciał, to są obiekty krzywych, prawda? Są to obiekty z krzywych, więc my możemy sobie tutaj też jeszcze wpływać na parametr resolution. Możemy sobie wpływać na tą głębię, tak? Czyli może być ona mniej lub bardziej jeszcze dopasowana. Możemy sobie dać ekstrud jeszcze na przykład do tego, tak? Czyli zrobić takie tego typu na przykład ogrodzenie i tak dalej. I to naprawdę bardzo fajnie działa, to narzędzie. Czyli ten Celtic Links, no, służy do tworzenia tego typu elementów. Oczywiście im gęstsza siatka, tym gęściej będzie wychodził obiekt, tak? Może 30 trochę przesadziłem, no ale przynajmniej widać, jak program sobie świetnie z tym radzi i jak to fajnie odwzorowuje. Dobrze, czyli tutaj już wiemy, jak robić tego typu siatki, tak? Dobra, zobaczmy, co mamy jeszcze do dyspozycji w tych krzywych, w nocach. Bright Knot. Bright Knot, czyli tak jak coś jak podobne do tego Torus Knota. I tak, dobra, straciłem ustawienia, bo jak zwykle coś zrobiłem innego. Więc jeszcze raz, Bright Knots. I teraz co my tutaj mamy? Mamy jakieś presety, nie mamy. No i co robimy? No oczywiście możemy sobie... Też fajne narzędzie, bo to narzędzie tworzy takie obiekty bardziej, że tak powiem, ścieśnione, tak, zgniecione, aczkolwiek mamy parametr radius, czyli wielkości, grubość, możemy oczywiście też wpływać, czyli taki do robienia takich, no nie wiem, sznurów bardziej, tak, czyli to bardziej takie obiekty sznurowe tutaj wychodzą z tego narzędzia. Mamy grubości, czyli możemy sobie oczywiście tą grubość zmienić. Mamy oczywiście wysokość, też obiekty koszykowe jak najbardziej, jakąś taką bransoletkę można zrobić na rękę przy pomocy tego i tak dalej, tak? Jeśli damy pointy, to mamy wtedy no kanciaste, będziemy mieć te elementy. No i tutaj mamy parametr bewelowania, czyli grubość, i bevel resolution, czyli po prostu rozdzielczość, która
No, jeśli będziemy ją zwiększać, no to widzimy, co się dzieje. Ona nie tylko zwiększa nam rozdzielczość, ale również zniekształca, tak? Zniekształca. A jak widzimy, tutaj mamy te zniekształcenia, mogą być też, jak widać, są to sploty, które się wymijają, tak? Czyli tak, dokładnie tak samo jak przy tamtym obiekcie siatkowym, taki tutaj się te sploty wymijają. Z tym, że tutaj robimy tylko i wyłącznie obiekty, które są obiektami torusowymi. Torusowymi. Bardziej. No to już kolorów nie zmienimy w ten sposób, tak jak przy tym było. Czyli taka trochę uproszczona, uproszczona forma tego torus node. Tak można w skrócie o tym powiedzieć. Dobrze. Co jeszcze z tych notów tutaj mamy? To był Bright Spirofit. No właśnie. Spirofit. No okej, dobra. To może nie koniecznie do tego obiektu, ale jak działa Spirofit? No tutaj jak wrzucił, to wrzucił coś takiego i nic to nam nie zmienia, tak? Nic to tam nie zmienia. Jak działa Spirofit? Żeby to sprawdzić, jak działa, to przede wszystkim musimy stworzyć jakiś obiekt, tak? Mamy jakiś obiekt i do tego obiektu dajemy właśnie Spirofit. Okay? I teraz widzimy, co się dzieje. Jak dodałem Spirofit, no to on dopasował sobie tą krzywą do kształtu mojego stożka. Tak? I co ja tutaj mogę zrobić, jeśli chodzi o to narzędzie? No, przede wszystkim mamy tutaj sposoby, na przykład względem najbliższych punktów albo względem całego obiektu, czyli on to jak widać idzie do samego końca. No, ktoś stworzy choinkę, to chciałby łańcuch zrobić do choinki, no byłoby to dość trudne. Ale tutaj mamy co? Spire Resolution, czyli wiadomo, że tutaj chodzi o rozdzielczość, ale żeby cokolwiek było widać, to ja proponuję zwiększyć Bevel Radius, tak? Czyli Bevel Radius to jest po prostu, tworzymy grubość już tej naszej krzywej i mamy Bevel Resolution, też zwiększę, bo w przekroju był po prostu rąb, a teraz będzie przynajmniej okrąg. No i widzimy, co się dzieje, tak? Czyli powstaje nam tego typu. Tu jeszcze mamy Resolution, czyli dodatkowo poprawiamy jakość tego naszego obiektu. Co jeszcze można tu zrobić? Extrude, czyli mogą to być elementy, które będą bardziej poszerzone, ale jak widać, dzieje się to względem dopasowania do obiektu, nie? Tutaj tak bardziej wystaje, tutaj jest tak bardziej płasko, tu całkiem płasko. Czyli tak to działa. I idziemy dalej. Offset to jest przesunięcie względem obiektu. To oczywiście możemy dać Spire Resolution, czyli dodatkową jakość, i można jeszcze zwiększyć ilość tych zwojów, tak? Tutaj mamy ilość tych zakręceń. Offset, przesunięcie względem obiektu, czyli możemy bardziej oddalić od obiektu albo nawet ukryć w środku tego obiektu, prawda? Więc oczywiście tu też możemy sobie to dopasować. Wave. Parametr wave powoduje to, że jeśli zaczniemy go zwiększać, to jeszcze na razie nic się nie dzieje, tak? Tutaj, ale wave intensity w tym miejscu już coś robi, tak? Już w jakiś sposób przesuwa nam to wszystko. Tu mamy randomizację. Randomizacja powoduje, że nagle nasz obiekt ma pokrzywione te, prawda, wszystkie. No, krzywa jest pokrzywiona, jednym słowem, tak? No i teraz tutaj ten wave już coś tutaj zwiększył, tutaj trochę wave i wave intensity. I teraz widzimy, że jeśli te dwa parametry już mają coś tutaj dodane, to wtedy mamy efekt falowania znacznie bardziej dynamiczny w tym momencie. Tu jest ziarno losowości. Oczywiście możemy wybrać, jaka to jest linia. Może być właśnie kanciasta albo jako linia Beziera. No i jeszcze mamy parametr tilt, tak? Mamy tilt, który po prostu powoduje, że ten nasz obiekt się zaczyna dodatkowo obracać, nie? Względem swojej osi. Tu oczywiście mamy maksimum, mamy setup. Dla setup będzie wyglądało to troszkę inaczej. W zależności od tego, co wybierzemy, to będzie troszkę inaczej. Mamy tangent, czyli tangent będzie działał na każdy punkt osobno. Na każdy punkt osobno. Z tym, że no, trzeba uważać, czyli po prostu świderka robimy się z tego, tylko trzeba właśnie zauważyć jedną rzecz, że jeśli to zastosujemy, to nagle będą takie, no może tilt 800 to jest zdecydowanie za dużo, no 5 może ustawię, dla 5 to już też to wszystko widać. Jak sobie
poradzić z tymi takimi załamaniami, które tutaj są. No musimy wejść potem w tryb edycyjny tego obiektu, ale już nie będziemy mieć mogli dostępu do tych właśnie opcji. I wtedy, jeśli przejdziemy, to szukamy punktu, w którym nastąpiło zgliczowanie. I wystarczy, że lekko ten obiekt przesuniemy, powiedzmy. No, trzeba znaleźć taki jakiś punkt, albo zobaczmy, może samo przesunięcie coś da. No, czasem trzeba obrócić, czasem trzeba przesunąć, albo zeskalować. Coś trzeba pokombinować, aby po prostu to zniwelować, tak? Czyli trochę obrócić, więc no, nieco trzeba poprawić, powiedzmy, sobie te zakrzywienia, tak? Czasem wystarcza tylko przeskalowanie, czasem tylko przesunięcie wystarcza, żeby się poprawiło, a czasem może się nie udać w ogóle poprawić. Może tak być. Może się taka sytuacja wydarzyć. Zresztą tutaj ustawiłem 5, to też za dużo tych obrotów prawdopodobnie i z tego tytułu nie wyszło to tak jak trzeba, bo to powinno się od 0 do 1 robić. Dobrze, ale to żaden problem. Można po prostu wstawić to jeszcze raz, Spyrofit, i zmienić ten tilt, zmniejszyć, no, dajmy 1 na przykład. Tutaj mamy smooth wygładzanie, no i tym smoothem też sobie dużo rzeczy można poprawić. Ale nie, jeśli nie wszystkie da się poprawić, no to wtedy w trybie edycyjnym to będzie chyba to miejsce. O, właśnie, w trybie edycyjnym wystarczy przesunąć i wtedy się automatycznie poprawia, więc wtedy troszkę trzeba poszukać. No i taką można zrobić, no nie wiem, polewę na loda albo coś, no jakkolwiek, cokolwiek byśmy nie chcieli, tak? Czyli tak działa Spyrofit. Oczywiście też jeśli chodzi o te obiekty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wstawić obiekt małpki. A dlaczego nie? Czy do niej nie zadziała? Jak najbardziej. Jeśli zastosujemy sobie Spyrofit, proszę bardzo, no już jest od razu pogięte, powykrzywiane, bo takie mamy tu ustawione parametry, tak? Więc siłą rzeczy on to od razu stara się nam dopasować do kształtu tej małpki, tak? Także tutaj tak to właśnie działa, czyli do każdego obiektu można zastosować Spyrofit. Dla małpki to jej kształt nieco przypomina. Dobra, co jeszcze mamy do dyspozycji, bo jeszcze oczywiście to nie wszystko. Jeszcze w tych krzywych typu knot mamy bone spline. No, oczywiście bone spline, żeby zadziałał, też musi być jakiś obiekt. Ja może wykorzystam sobie sferę, czyli kulę. No i teraz do tego zastosuję właśnie sobie bone spline. No, jak widzimy, automatycznie to zadziałało. Parametry są bardzo podobne do tego, co było przy Spyrofit. Zwiększę bevel radius, żeby było widać, że coś w ogóle coś tu mamy, tak? I proszę bardzo, na przykład można zrobić no taki motek włóczki, nie? Dajmy na to. Też rozdzielczości mamy do ustawienia, też mamy parametr ekstrudowania, że może być motek na przykład składający się z takich płaskowników, nie? Także tutaj jest zupełna dowolność. Tu mamy randomizację. Randomizacja powoduje, że jedne, powiedzmy, te tworzące linie krzywych są grubsze, drugie są cieńsze. W ten sposób to działa. Offset to jest przesunięcie względem obiektu. Obiekt jest dość skomplikowany, on ma naprawdę sporo tego wszystkiego. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo angular noise, czyli możemy jeszcze dodatkowo sobie troszeczkę zniekształcić widok tego obiektu. No, jest jeszcze opcja Active Face, czyli dopasowane do powierzchni obiektu. Bounces to jest ilość tych, prawda, powstających linii. Więc może być ich mało, albo może być ich ogromna ilość. Domyślnie jest aż ustawione 1000, można ustawić więcej, ale trzeba się liczyć z tym, że komputer zacznie spowalniać w pewnym momencie, tak? Mamy ekstra, czyli te ekstra parametr. On tutaj niewiele nam, właściwie nic tutaj nie widzę, żeby zmieniał. Jak już to jest do tej losowości.
I pozostałe parametry są dokładnie tak samo działające jak. No i też mamy tilt, tak? Czyli też możemy jeszcze wymusić ten efekt zakręcenia, no ale dla tej ilości po prostu punktów na krzywej to raczej będzie to prawie że niezauważalne. No naturalnie musi być ekstrud, bo do okrężnych nie będzie tego widać. No i dajmy jakiś ten tilt. No i widzimy, że no działa to na całej długości, nie? Czyli też jeszcze można to w ten sposób zmienić. No i mamy takie coś. Jakby ktoś chciał zrobić motek włóczki, proszę bardzo, da się. No i jeszcze nam tutaj pozostał jeszcze jeden, tak? Jeszcze jeden. Czyli katenary. Katenary. Katenary jest wykorzystywany do tworzenia rur karbowanych. Więc w jaki sposób to zrobić? No, do katenary są nam potrzebne dwa obiekty. Więc ja sobie zrobię dwie kulki, zaznaczę te dwie kulki i oczywiście mamy krzywe i gdzie wykorzystujemy katenary, tak? Cyk. No i zrobił nam tutaj taką jakąś krzywą, nie? Mamy tu ilość kroków i tak dalej, nic na razie nie widać. Parametr A określa nam poziom tego zwisu. Może być bardziej zwisające albo mniej zwisające i tak dalej, ale dopiero gdy zaczniemy sobie bevel zwiększać, prawda, czyli bevel radius, no to wtedy widzimy, że mamy po prostu krzywą, tak? Ja może zbliżę się trochę widokiem, mamy po prostu taką krzywą, no ale oczywiście możemy pójść dalej, tutaj mamy bevel resolution, tak, rozdzielczość jeszcze dodatkowo sobie zwiększę, tak, mamy ekstrudowanie, chociaż ekstrudowanie wiadomo co robi, nie, robi nam po prostu taki efekt płaskownika, mamy też randomizację, no i tutaj dopiero zaczyna się zabawa, jeśli zwiększymy sobie randomizację, to widzimy, że grubość na całej długości tego obiektu jest różna i parametrem steps możemy sobie to zwiększyć i proszę bardzo, wychodzi nam taka rura karbowana, która jest charakterystyczna dla na przykład, dajmy na to, urządzeń mechanicznych, w których na przykład płynie olej, czy jakieś tam smary, czy inne takie historie i tak dalej, nie? Czyli tak właśnie działa katenary. No, jak damy za gęsto, to nie polecam. Jak już, to trzeba też to dopasować, tak? Tak to może przypominać jakieś, no nie wiem, coś a la jelito podobne, a tak to właśnie rura karbowana. W ten sposób ona wygląda. Gdzie jeszcze te spirofity można znaleźć, bo w ogóle te krzywe, które tutaj są dostępne, jeśli chodzi o te trzy, to je możemy też znaleźć tutaj w tym miejscu, gdzieś tutaj są. Zaraz spróbuję je znaleźć. Zobaczmy edit. Tu mamy curve edit, to są krzywe. Suffices, to nie, deselacja, create, gdzieś jeszcze w tym miejscu one tutaj są, trzeba by ewentualnie poszukać, mamy segmenty, to jest dużo do tych krzywych jeszcze różnych historii, ale też gdzieś tutaj one, ja gdzieś tutaj widziałem. No w tej chwili nie widzę, może na razie, może nie w tym trybie. Czyli w sumie już mamy omówione praktycznie wszystkie te krzywe, które są tworzone z tego poziomu. No i jeszcze pojawia się tutaj coś takiego jak Curve Simplify. No właśnie, ciekawe, cóż to jest. Skoro ja wybiorę ten obiekt na przykład, no to tutaj popatrzmy, jest niedostępne, tak? Czyli o co tu chodzi? To działa tylko na obiekty krzywych, więc może wstawię obiekt krzywej jakieś, jakąś krzywą Beziera. Dobra, i teraz sobie wejdę w tryb edycyjny tej krzywej Beziera w widoku z góry. Aż trochę tutaj może przesunę i poddaję sobie jeszcze jakieś tam
Ok. Zrobiłem sobie no, taką jakąś krzywą. Nie? No i teraz jestem w trybie obiektowym oczywiście i będę miał dostępną tą opcję Curve Simplify, czyli upraszczanie krzywej w skrócie. Jeśli wybiorę sobie tą opcję upraszczania krzywej, on tworzy mi nową krzywą, która zaczyna się od początku i końca tego obiektu i będzie starał się tak dopasować łuki pomiędzy punktami, które były przy tamtej krzywej, aby stworzyć kształt bardziej łukowaty, prawda? Bardziej łukowaty. Oczywiście tutaj mamy jeszcze jakiś tam parametr błędu, mamy input, mamy NURBS, czyli możemy sobie wybrać jeszcze typ tej naszej krzywej. Tutaj parametr mamy degree. Oczywiście im mniejszy, tym bardziej on będzie dopasowany do tego kształtu. Mamy NURBS, mamy Bezier, krzywą Beziera. Mamy, prawda, Pauli, czyli punkty proste. Czasami w niektórych sytuacjach przydaje się taka opcja. I wtedy mamy taką drugą krzywą, która jest krzywą uproszczoną do tej krzywej, która jest w tym miejscu. Czyli taką dopasowaną mniej więcej do kształtu, ale bardziej wygładzoną.